trwają ostatnie próby do mega widowiska Peregrinus, którego premierowe wydanie zawita do katowickiego Spotka 16 października. 170 wykonawców, grupy taneczne, Dąbrowiacy, Mały Śląsk, adepci szkoły baletowej w Bytomiu, z jednej strony grupy śpiewacze, folkowianie i jaśkowiczanie, sekcja muzyków grających muzykę na żywo w całym spektaklu, młodzi ludzie, którzy już trzeci, czwarty raz z nami są w ramach warsztatów teatralnych, przygotowują to gdzieś około 50-60 osób, aktorzy Teatru A, Piotr Warszawski w roli Dobrego Jacka, Wiesław Sławik w roli von Winklera. Myślę sobie, że będzie bardzo wiele powodów, żeby móc ciekawie, z przyjemnością obejrzeć ten spektakl. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i czwartek. Próby trwają po około 3 godziny, są dosyć intensywne, zaczynają się zazwyczaj rozgrzewką, po czym przechodzimy do konkretnych scen, które ćwiczymy. My bierzemy udział w różnych wydarzeniach, które się dzieją w Śląsku. Mamy sceny zbiorowe i także indywidualne z tekstami. Opowiadamy relacje ludzi, m.in. z wywózek, z obozów koncentracyjnych. To jest mega przeżycie, zarówno takie duchowe, bo większość z tych przedstawień miała kontekst duchowy, jak i społeczne. Poznaje się tu mnóstwo wspaniałych ludzi, ale i również doświadczenie stricte profesjonalnego aktorstwa dzięki Teatrowi A oraz innym ludziom, z którymi tutaj współpracuję. Każde spotkanie z widzami to jest dla aktora, szczególnie początkującego, bardzo duże przeżycie. Tym bardziej w Spodku, gdzie jest taka duża przestrzeń i jak opowiadamy taką ważną historię, w tym wypadku Śląska. Peregrinus to epicka opowieść o Górnym Śląsku z historycznymi wątkami w tle, takimi jak tragedia górnośląska, śmierć górników pod kopalnią Wujek, ale też mecz, w którym Gerard Cieślik strzelił dwie bramki Związkowi Radzieckiemu, czy spotkanie Jana Pawła II ze Ślązakami na katowickim lotnisku Muchowiec. To jest taka próba opowiedzenia o tym, co śląskie, w szerokim ujęciu i tak historycznym, czyli będziemy opowiadać o czymś, co się dzieje na przebiegu kilku stuleci. Będziemy dotykać tematów trudnych, tematów związanych z wojną, z tragedią śląską, czyli jak gdyby tym, co się zdarzyło po 1945 roku, ale będziemy też dotykać tematów pięknych, będziemy dotykać poezji Józefa van Anheidorfa, czyli jak gdyby pewnej formy opisywania tego, co jest swoiste śląskie, co jest w tym miejscu. Interesuje nas człowiek, interesuje nas region, ale staramy się udowadniać też w tej trudnej historii Śląska to, że to jest historia ludzi, którzy tutaj po prostu mieszkają, w jakiś sposób muszą sobie znaleźć swoje miejsce, swój sposób na bycie tutaj. Bilety na mega widowisko Peregrinus są już dostępne w sprzedaży.